Wiesz, że wpis do bazy CIDG nie daje prawa do ochrony Twojej marki? W tej bazie widnieje nawet kilkadziesiąt firm o takiej samej nazwie, a urzędnicy nie weryfikują ich na etapie zakładania firmy. Opowiem Ci dzisiaj, jak skutecznie chronić prawa do nazwy lub logo swojej marki. Cześć, nazywam się Karolina Bohdanowicz i w prawnej jestem ekspertem do spraw znaków towarowych. Na kanale prawnej tłumaczę prawo patentowe prostym językiem. W tym filmie rozprawimy się z częstym mitem wśród początkujących przedsiębiorców, bo wpis do CIDG nie gwarantuje prawa do używania nazwy firmy. Tylko rejestrując nazwę lub logo w urzędzie patentowym otrzymujesz gwarancję ochrony marki, a zasady jej działania są bardzo czytelne. Na świadectwie ochronnym widnieją informacje o tym, jaki znak został zarejestrowany, do oznaczenia jakich towarów i usług służy oraz jego zasięg terytorialny. Wystarczy pokazać to świadectwo, a od razu potwierdza ono Twoje prawa do używania zarejestrowanej nazwy. Określony jest również czas ochrony – 10 lat. Pokazujesz świadectwo ochronne i wszystko jest jasne. Tak jak powiedziałam już wcześniej, w bazie CIDG może istnieć nawet kilkadziesiąt firm o takiej samej nazwie. Z ogólnych przepisów wynika, że prawa do używania nazwy przysługuje podmiotowi, który daną nazwę czy logo zaczął komercyjniej posługiwać się jako pierwszy. Ochrona bez rejestracji nazwy działa jedynie lokalnie, może być ograniczona nawet tylko do jednej ulicy. Do tego funkcjonuje wyłącznie w odniesieniu do konkretnych towarów i usług. Problem polega też na tym, że w przypadku niezarejestrowania znaku towarowego, to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar udowodnienia praw do marki. Jeśli nie zarejestrujesz znaku towarowego w urzędzie patentowym, w każdej chwili możesz stracić dostęp do rynku i klientów. Nieuczciwa konkurencja może Ci znacznie utrudnić prowadzenie firmy, a nawet doprowadzić do jej zamknięcia. Kiedy przedsiębiorca nie sprawdził przed założeniem firmy, czy dana nazwa nie jest już zarejestrowana w urzędzie patentowym, może otrzymać list z wezwaniem do zaprzestania naruszeń. Wtedy cała przygoda z rozwojem własnego biznesu bardzo szybko się kończy. Trzeba zamknąć firmę, by dalej nie naruszać czyichś praw i nie płacić gigantycznych odszkodowań. Straty będą ogromne. Policz, ile zainwestowałeś w firmę, w rozpoznawalność marki wśród klientów, ile wydałeś na marketing, banery, ulotki, stronę internetową. Szkoda byłoby to wszystko zmarnować przez jeden prosty błąd. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu zapamiętasz, że tylko zastrzeżenie znaku towarowego w urzędzie patentowym gwarantuje ochronę marki. W prawnej bezpłatnie weryfikujemy, czy nazwa lub logo mogą zostać zarejestrowane jako znak towarowy. Jeśli chcesz skutecznie zabezpieczyć swoją markę, zapraszam na bezpłatną konsultację z naszymi doradcami. Link do niej znajdziesz w opisie. A my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!